Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 9 września 2024 roku. No i zaczynamy nasze poniedziałkowe spojrzenie na rynki finansowe. Zobaczymy sobie, jak zwykle, głównie kryptowaluty. A na koniec będą dwa indeksy: zobaczymy sobie japoński Nikkei i zobaczymy sobie DAXA. No i z towarów dzisiaj zobaczymy sobie. Ropę. Jutro postaram się dla Was przygotować długoterminową analizę złota, o którą prosiliście, no i będą dzisiaj trzy newsy, jak zwykle, no i wskaźniki. Ja dzisiaj osobiście od rana obserwuję właśnie japońskiego Nike'a, bo jest w bardzo ciekawym miejscu. Krypto wczoraj bardzo fajnie poleciało w dół, jednak zaliczyło odbicie tuż przed wsparciem na 53 500. A odbiło 100 dolarów wyżej. Co nie zmienia faktu, że ja dalej siedzę w shortach, zarówno na Bitcoinie, jak i na Etherze. Póki co dzisiaj głównie czekam na to, jak otworzą się stany i co ciekawego tam się wydarzy. Warto też wspomnieć, że Bitcoin ma do zamknięcia lukę, więc może być dosyć ciekawie w tym tygodniu. Zbliżają się też ciekawe wydarzenia ekonomiczne, ale o nich będziemy rozmawiać już bliżej tych wszystkich wydarzeń, więc dzisiaj nie będziemy tego rozwijać. No a teraz lecimy sobie standardowo do CoinMarketCap. No i zaczynamy od spojrzenia w pierwszą setkę na CoinMarketCap. No i Bitcoin zalicza 1.4% w górę i Ethereum minimalnie mniej, ale praktycznie tak samo 1,33%. Największy wzrost zaliczył BitTorrent 8,3%. A największy spadek zaliczył SAC 5,7%. Ale pamiętajcie to jest tylko pierwsza setka z CoinMarketCap. Lećmy dalej. Wskaźnik strachu i chciwości dzisiaj na poziomie 26. Troszkę spadliśmy od wczoraj. Altcoin Season Index powyżej dzisiaj 22, bo dosyć długo się utrzymywało na tym poziomie, i dzisiaj poziom 27. No i likwidacje. Likwidacje trochę ciekawie się tutaj wydarzyło, no bo przy tej podbitce, którą mieliśmy w nocy, nie dobiliśmy do poziomu 55 517, a to tam jest najwięcej do zebrania. Tutaj patrząc tylko i wyłącznie lokalnie. A jak to wyglądało w 24 godzinach w liczbach. No to łącznie zlikwidowano ponad 31 tysięcy traderów, na łączną kwotę ponad 104,5 miliona dolarów, a największe zlikwidowanie było na OKX i był to Bitcoin do USDT na łączną kwotę ponad 11 milionów dolarów, więc dosyć spora pozycja została zlikwidowana. A teraz lecimy sobie do trzech artykułów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwszy artykuł na stronie bitcoin.com. Giełda Moskiewska rezygnuje z rosyjskiego programu handlu kryptowalutami. Jeszcze niedawno mówiliśmy właśnie o tym, że Rosja mocno się interesuje tutaj handlem kryptowalutami. No a teraz dostajemy właśnie taką informację, właśnie o giełdzie moskiewskiej. Ja na pewno będę śledził to dla Was i będę wrzucał dalsze aktualizacje, co się będzie tutaj działo. A my lecimy już teraz do Szwajcarii. Kolejny artykuł na Krypto News. Szwajcarski oddział banku wprowadza USDC dla klientów instytucjonalnych. Więc to jest akurat pozytywna informacja, więc tutaj też będę śledził to dla Was na bieżąco. No, i trzeci artykuł na Bloombergu. Amerykańskie ETF-y bitcoina tracą 1,2 miliarda dolarów w najdłuższym swoim okresie odpływu, który był ostatnio. Mówiliśmy o tym dosyć mocno w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu odpłynęło tych ETF-ów. No było to praktycznie w okolicach 200 Milionów dolarów dzień w dzień, więc dosyć sporo. No, i jestem ciekaw, jak w tym tygodniu zachowają się rynki. Jeżeli będą dalsze takie odpływy, no to może być to dosyć czarny scenariusz na ten tydzień. Więc na pewno będę to śledził i codziennie rano na Twitterze wyrzucam tak zwaną prasówkę z samego rana między 6 a 7 rano. I tam również rzucam informacje o ETF-ach, więc zapraszam Was do śledzenia tej porannej prasówki. A my lecimy sobie już do wykresów. No i wrzućmy sobie tutaj jak zwykle Bitcoina, który początkowo cały czas mocno leciał w tym kanale spadkowym. Dostaliśmy tutaj w piątek już wybicie, dostaliśmy strzał nawet na 52 600, I jakbyśmy sobie wrócili do mojej analizy. Z 1 września, ja sobie tutaj troszkę to zmniejszę, no właśnie tutaj analizowaliśmy tą głowę z ramionami, która się budowała, no i tutaj zakładaliśmy ten zjazd, właśnie do tej czerwonej linii, która tutaj dosyć mocno zjeżdża nam w dół, no i tak też się stało. Spadliśmy tutaj do tej zielonej strefy, zatrzymaliśmy się na tej czerwonej linii. Co nie zmienia faktu, że ja liczę że tutaj, że na, będzie dalsze obsunięcie jeszcze w dół. Postaram się Wam zrobić taką aktualizację jeszcze długoterminową, żeby tak chociaż raz w miesiącu takie długoterminowe spojrzenie również tutaj na krypto było. A teraz lecimy sobie dalej. Zobaczmy sobie Ethereum, które mimo tego, że przebiło w końcu ten poziom, o którym tak długo mówiłem, czyli 2281, no to szybko wróciliśmy z dołka poniżej 2150 dolarów. Wróciliśmy tutaj i zrobiliśmy dzisiaj właśnie retest tego poziomu, co nie zmienia faktu, że myślę, że tutaj będzie jeszcze dosyć ciekawiej. Mimo tego, że Ethereum nawet dobrze sobie radzi, no to myślę, że jeszcze tutaj we wrześniu zobaczymy cenę za Ethereum poniżej 2000, więc jestem bardzo ciekawy jak te wszystkie wydarzenia ekonomiczne tutaj odbiją się na kryptowalutach i na to właśnie najbardziej czekam. A teraz lecimy sobie dalej, zobaczmy Atoma, do którego dawno nie zaglądaliśmy no bo Atom tutaj wygląda naprawdę słabo tracił praktycznie z tygodnia na tydzień teraz dostaliśmy delikatne odreagowanie ale to jest tylko odreagowanie typowo ruch za Bitcoinem no ale mamy tutaj poziom 4 dolarów od którego prawdopodobnie możemy się odbić ja tutaj wrzuciłem Atoma tylko i wyłącznie na waszą prośbę pisaliście do mnie właśnie o analizę Atoma ja sam posiadam go w portfelu no, i staram się go chociaż małymi kwotami uśredniać z tygodnia na tydzień, no bo wygląda dosyć słabo. Myślę, że tutaj cena, która teraz jest jakiś czas temu, była nie do pomyślenia dla niektórych. Nawet no według mnie możemy nawet tutaj zaliczyć jeszcze zjazd poniżej 3,50, więc lepiej mieć tutaj być ostrożnym z zakupami. Ale pamiętajcie, DCA zawsze wychodzi najlepiej, czyli regularne oszczędza oszczędzanie, inwestowanie, uśrednianie ceny to jest zawsze najlepsze rozwiązanie w takim przypadku. A teraz lecimy sobie dalej, dzisiaj zerkniemy sobie do kompa. Komp, który dzisiaj rewelacyjnie wystartował ze wsparcia na 40,53 dolarów centy. No, i powybijał poprzednie szczyty, aktualnie 42,76 No, i teraz czeka go dosyć ciężka, mozolna droga, bo musi przebić 46,5 dolara. Jak przewije ten poziom, jest spora szansa, że będzie chciał faktycznie polecieć do oporu, który jest naprawdę daleko, bo na 51,92. No, ale już po naszych wskaźnikach widać, że wykres zaczyna się delikatnie przegrzewać, więc może tutaj spróbować troszkę odbić w dół, ale mam nadzieję, że odbije tylko i wyłącznie do okolic 42 dolarów 10 centów, gdzie z powrotem przypuści atak na górne strefy. A my lecimy dalej i teraz wjeżdża dot, dot, który przy tym ostatnim zjeździe na krypto zaliczył bardzo fajnie poziom wsparcia na 3 dolary i 82 centy. No i teraz zbliża się do swojego oporu. Który znajduje się na 4 dolary i 23 centy. I tutaj może być ciekawa sytuacja. No bo ta droga którą przebił, przebył od 3,82 do 4,20. Jest dosyć spora. Ale jakbyśmy sobie zerknęli tutaj na następny poziom na który ja bardzo liczę, to jest dopiero poziom 5 dolarów i 30 centów. I to jest dopiero spory, spory kawałek drogi do przejścia, gdzie po drodze będą na pewno jeszcze jakieś mocniejsze tutaj zjazdy. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy dobili gdzieś do okolic 4,40, zrobili retest tego poziomu 4,23 i polecieli wyżej. Patrząc tutaj po szczytach i dołkach nie napawa na razie to optymizmem ale jeżeli przebijemy 4,23 będzie można pokusić się tutaj o jakąś głębszą analizę co może wydarzyć się dalej. Jeżeli będzie tutaj dosyć spora reakcja na tym poziomie to nawet rozważam wbicie jeszcze w shorta pod kolejne przetestowanie 3,82 więc tutaj jest jeszcze sprawa dosłownie otwarta bo może wydarzyć się zarówno dużo jak i na longa, jak i na shorta. A teraz lecimy dalej. Teraz koń, który nie był tutaj dosyć dawno w naszych analizach, jest to lever. Tu mamy wykres akurat z Binance'a. Wrzucam go tylko dlatego, że bardzo dobrze radzi sobie na swoim wsparciu na 0,001877. I za każdym razem, kiedy zjeżdża do tego poziomu, dostaje odbicie minimum do tego 0,02. Więc tutaj nawet gdyby ktoś był bardzo cierpliwy, mógł sobie kilkukrotnie fajnie strzelić po chociażby 7,5-8%, a były nawet strzały po 15%, więc jak widać wsparcie jest bardzo fajne. No, i tutaj będę śledził to na bieżąco, jak długo będzie wytrzymywało to wsparcie, bo w końcu kiedyś może puścić, jeżeli tak będziemy cały czas odbijać się z tego poziomu. Póki co, za każdym razem, a mieliśmy tutaj 3, 4, 5, 6, 7, 10 razy, już mieliśmy odbicie, i za każdym razem, tutaj w przeciągu praktycznie dwóch tygodni, odbijane odbijana była cena za każdym razem o te minimum 7%, więc nawet jakby ktoś sobie tutaj na dźwigni próbował się pobawić no to jest fajna opcja też do zarobienia lećmy dalej i kolejnym coinem jest MKR, który aktualnie 1642, który wystrzelił jak proca tutaj z tej strefy między 1510 a 1545. No i jak widać, tutaj będzie próbował pewnie się wspinać do oporu na 1823. Więc tutaj jest ciekawa sytuacja. Bardzo duża reakcja. Co prawda, tutaj już zaczyna nam się pomału wskaźnik przegrzewać, ale myślę, że. Nawet jest szansa przy tym strzale zaliczyć te 1823, później ewentualnie Lites do 1730, co skutecznie tutaj wychłodzi nasz dolny wskaźnik, no i da szansę na jeszcze większe wzrosty. No i tutaj ciekawa sytuacja, bo ja już mówiłem kilkukrotnie, że właśnie 1510 do 1545 jest to fajna strefa do. Zakupów spotowych, a my lecimy dalej. INIR, protokol, który również ma ciekawą strefę, o której wspominałem ostatnio, czyli 342 do 351. No, i mówiłem, że to jest najmocniejsza strefa, z której może wystartować, i tak też się stało. Wbił do tej strefy, zaliczył obydwa poziomy, no i wystrzelił już na. 3,89 Teraz będzie miał kilka takich fajnych miejsc, w których może delikatnie spróbować odbić, choćby zaliczając z powrotem 3,81, ale myślę, że tutaj NIR może pokazać siłę w najbliższych dniach, o ile oczywiście Bitcoin go nie spróbuje zawrócić. A teraz lecimy sobie do indeksów. Zobaczmy na początek japońskiego Nikkei, który dosyć ciekawie tutaj wygląda. Dzisiaj od rana i ogólnie tutaj od samego rana rośnie, urósł bardzo mocno. No i znalazł się pod ciekawą strefą, przed którą ja już tutaj zaczynamy na Discordzie sobie rozgrywać shorta, który już jest otwarty. My już go otwieraliśmy tutaj właśnie w tym miejscu. Póki co stop losa mamy na 36600, ale jeżeli tutaj zjedziemy do okolic 36200, no to będę przesuwał go spokojnie tutaj na poziom wejścia, no i czekał czy ten zjazd faktycznie się odbędzie. Bardzo bym chciał, żeby tutaj on zjechał właśnie do tej strefy, co by fajnie nam tutaj pokazało, Dalej, tą korektę, która cały czas ma miejsce, no i dopiero tutaj, w okolicach, w okolicach tej zielonej strefy, będę myślał o jakimś odreagowaniu wtedy na longa. Póki co, też fajnie nam ten szczyt pokazał. Nasz wskaźnik, który też bardzo dobrze go wyłapał, no i myślę, że jest tutaj spora szansa na zrealizowanie zysku. Najważniejszym będzie tutaj. Miejscem właśnie 35815 Mamy tutaj po pierwsze Bardzo mocne wsparcie A po drugie mamy tutaj linię FIBO która się znajduje Co jest dodatkowym problemem pod ewentualne jeszcze tutaj zejście do tej zielonej strefy Więc jeżeli będziemy tutaj mocniej odbijać w tym miejscu to będziemy Realizować zyski i cieszyć się chociażby tym zjazdem, który tutaj będzie, a ten zjazd, tak czy tak będzie dobry, bo to będzie w okolicy 1,7% Na odpowiedniej dźwigni, no to może zrobić dosyć fajny wynik Teraz lecimy sobie zobaczyć do Daxa, DAX którego kiedyś tutaj Znaczy kiedyś, pod koniec tutaj sierpnia robiłem analizę no, i zakładałem zjazd z tego trójkąta do tej zielonej strefy. No, jak widać, zjazd zrobił się trochę mocniejszy, bo mimo tego, że zaliczyliśmy strefę, to drugi taki sam zjazd procentowy był jeszcze w dół, gdzie łącznie można było fajnie sobie tutaj z tego całego zjazdu wyciągnąć 3,9%. I wiem oczywiście, że ciężko wyłapać takie coś tutaj na szczycie. Wiem, że niektórzy u nas na Discordzie łapali te szczyty i realizowali tutaj w dołkach. Ja trzymałem tutaj z tego poziomu, który tutaj od początku zakładałem. No i póki co DAXa nie rozgrywam. Czekam na to, co dzisiaj stany pokażą. Ale na DAXie to odreagowanie, które dzisiaj było o poranku. Które również było fajne, fajnie pokazane na japońskim Nikkei, myślę, że może być tutaj ściągnięte przez Stany. Ja przed otwarciem stanów będę sobie wszystko pewnie zabezpieczał, żeby tutaj nie zdziwić się, jeżeli nie pociągnęło w przeciwnym kierunku, ale myślę, że może być ciekawie w tym tygodniu, no bo jak wiecie, czekam na te wszystkie wydarzenia. No i teraz towary. Z towarów dzisiaj wrócimy tylko ropę, ropa, która zaliczyła tutaj tą strefę, o której ja mówiłem już na samym początku. Może wrzućmy interwał dzienny, żeby to było lepiej widać. Na dziennym widzimy tutaj bardzo fajną strefę, która jest od 6500 do 6780. To jest oczywiście nie za baryłkę, tylko za 100 baryłek. Po to są kontrakty terminowe na ropę. No i tutaj warto zwrócić uwagę, że niestety, ale dużo osób załadowało się tutaj na tych poziomach w longa, co może wróżyć tutaj nic dobrego. Wiem, że jest taka szansa, że możemy zbijać, może być zbita nawet cena poniżej 60 dolarów za baryłkę. Wiem, że dla niektórych wydaje się to abstrakcja, ale tak może być. Wiem, że tutaj będą chcieli trochę... Z tego co czytam, te artykuły trochę postraszyć Rosję, która mocno zarabia na ropie. Więc tutaj ja bym aktualnie uważał na ropie. Ja aktualnie ropy nie gram. Myślę, że ci, co grali shorty i ci, co grali longi, warto, żeby też realizowali zyski albo zabezpieczali swoje pozycje, no bo tutaj aktualnie ciężko to przewidzieć. Ja już w momencie, kiedy Przebiliśmy tutaj tą strefę w okolicach 7200. Ja odpuściłem całkowicie ropę i póki co mam w planie tylko i wyłącznie się przyglądać. No bo tutaj może dosyć mocno rączki pourywać, więc radziłbym też wszystkim uważać. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście jutro. No i zachęcam wszystkich do lajkowania, subskrybowania i komentowania. No i jeżeli macie coś na oku ciekawego, piszcie w komentarzach, na pewno zerknę do tych waszych proponowanych kryptowalut. Dzięki za dzisiaj do usłyszenia, do jutra. Hej.